Przepiękny trening, wspaniałe wrażenia, poniedziałkowe jak zawsze. Przydadzą nam się hantelki, gumy i jakieś delikatne podwyższenie. Może być stopień, może być łóżko, wersalka albo cokolwiek, co może nam troszeczkę podwyższyć poziom ćwiczeń. No, to co? Poruszamy, słuchajcie, rozgrzewamy się, zaczynamy sobie truchtać. Rozgrzeweczka, piękna sprawa. Trochę się zagrzejemy i ruszamy do boju. O, widzę, że Konrad zmienił miejscówkę. Że w garażu chyba za zimno mu było. Jedziemy co trzy kroki i kolanko do góry. I co trzy kroki pięta o pośladek. Świetnie. I pajacyki. I truchtamy. I teraz seryjka dogrzewająca, dynamiczny skipping. A, jedziemy. Hop, 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 hop. I zwalniamy. Łapiemy oddech. I znowu dynamiczny skipping. I zwalniamy. I jeszcze raz dynamicznie. I zwalniamy. Świetnie. I to samo pięty o pośladek. Jedziemy. Dynamicznie. Hop, 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 hop. I zwalniamy. I jeszcze raz. I zwalniamy. I ostatni raz. I zwalniamy. Świetnie. Zatrzymujemy się. Krążenia ramion w przód. I w tył. Prawa w przód, lewa w tył. I na odwrót. Świetnie. Odmachy.
Góra dół. Świetnie. Skłony boczne z pogłębieniem. I zmieniamy bok. I zmieniamy. I zmieniamy. Świetnie. Bioderka. I druga strona. Rewelacja. Krążenia tułowia obszernie, proste nogi w kolanach. I druga strona. Rewelacja. Skrętosłony za każdym razem wyprost. OK, razem nogi, skłon z pogłębieniem i wyprost. OK, jedna noga. Wyprostowana przed nami, druga ugięta. Jedziemy skłon z pogłębieniem i wyprost. Skłon z pogłębieniem i wyprost. Oczywiście do tej nogi z przodu. I zmieniamy nogę. I to samo. OK, pięta pod pośladek i rozciągamy sobie mięsień czworogłowy. Zmiana nogi. I zmiana nogi. I zmiana nogi. I jeszcze jedna zmiana.
Świetnie, opieramy się o ściany i łydki rozciągamy. Na podłoże, bryko do przodu, kolano wyprostowane. I zmieniam nogę. I zmieniam nogę. I zmieniam. Świetnie. Słuchajcie. Dzisiaj robimy podwójne serie, czyli dwa razy to samo ćwiczenie i dopiero zmieniamy ćwiczenie. No i zostajemy przy naszym czasie 40 sekund na 20 sekund, czyli wymagające serie. Zaczniemy sobie od nóg, a później zejdziemy sobie do niskich pozycji. Na dzień dobry. Ćwiczenie, które już znacie. Guma, mini band. Na nóżki. Ciach. Powyżej kolan. Ciach. Ładnie, rozpieramy, tak, żeby pilnować ładnego, dobrego przysiadu, bo właśnie przysiady będziemy robili. Wchodzimy sobie nisko do przysiadu i wychodzimy w górę, ale oczywiście bierzemy hantelki i to samo, i to ćwiczenie robimy z hantelkami. Czyli schodzę w dół, wychodzę w górę, hantle w górę, hop, schodzę, hantle w górę. Pamiętajcie, żeby cały czas operować tymi kolanami na zewnątrz, żeby te pośladki też się zaangażowały i żeby wykonywać poprawnie ćwiczenie. Dobra, 40 sekund. Gotowi? Hantle, butelki, wazony, jakieś tam słoiki z barszczem do rąk i jedziemy. Go! I odpoczywamy. Trochę przeciągnąłem. Nie wiem, dlaczego mi się trening nie włączył. Ale zaraz to nadrobimy. I zaraz na 20 sekund. Jedziemy. Dobra, ciśniemy. Druga seria. Ciśniemy, ciśniemy, jeszcze, jeszcze. Ja w tym czasie spróbuję skorygować ten zegarek. Hop! Odpoczywamy. No, widzicie, muszę. Jeszcze raz muszę włączyć trening, bo widzę, że nie odpalił mi treningu interwałowego. Dobra, kolejne ćwiczenie, wykroki w przód, czyli wchodzę, ciach i wracam do pozycji. Raz jedna noga, raz druga. Gotowi? Lecimy. Ładnie trzymamy pozycję, guma zostaje. Ona nam jeszcze dodatkowo daje opór.
Ci, co nie mają gumy, robią to samo, tylko bez gumy. Raz jedna, raz druga. Na zmianę. Uwaga, hop, odpoczywamy. I zaraz drugi raz to samo. Uwaga. Jedziemy. Odpoczywamy. Ściągamy sobie gumę. Jedziemy pod skoki. Obunóż, hantle wzdłuż tułowia. Tak, ładnie. Paluszki do góry. Dynamiczne ćwiczenie. Go. Palce stóp idą do góry. Tak, żeby zaakcentować pracę stawu skokowego. Odpoczywamy i zaraz drugi raz to samo ćwiczenie. Uwaga. Go. No, Robert, to nie poddajemy się, nie poddajemy się. Jeszcze, jeszcze. Hop, odpoczywamy. Dobra, schodzimy do niskiej pozycji. Potrzebujemy podejścik. Tak, kładziemy się na plecach. Ręce na klatę. Unosimy bioderka i opuszczamy. Jedziemy. Mocno napinamy pośladki, dwugłowę i unosimy wysoko. Hop, odpoczywamy. I zaraz drugi raz to samo. Uwaga. Go.
Odpoczywam. Zakładamy gumę. Tak? Tak jak przedtem, troszeczkę powyżej kolan. Leżenie na boku. Tak? I otwieracz. Czyli otwieram, zamykam. Jedziemy. Pięty się odklejają. Przepraszam, pięty są sklejone, palce się odklejają. I ciach, ciach, ciach. Jedziemy z gumą. Damian, pięty są sklejone, palce się odklejają. Tak jest, palce zadarte i otwieram biodro, zamykam. Ciach, ciach. Odpoczywamy i zaraz to samo na tą samą stronę. Uwaga. Go. Głowa leży na ręce luźno, nie napinamy mięśni karku niepotrzebnie. Hop, zmieniamy bok i to samo na drugi. Jeszcze chwilę odpoczynku. Uwaga. Go. Hop, odpoczywamy i za chwilę powtarzamy. Uwaga, go. Świetnie. Wracamy do naszego podejściku. Na plecach leżymy i teraz popatrzcie się. Na jednej nodze opuszczam ciach, znaczy podnoszę i pracuję na zewnątrz nogą. Może z tej strony wam pokażę. Jedziemy. Hop, hop, wysoko bioderko i pracuję na zewnątrz.
Odpoczywamy. I ta sama strona. Uwaga. Unoszę i wracam w bok. Hop, odpoczywamy. I to samo zaraz na drugą stronę. Uwaga, unosimy bioderka. Ciach i jedziemy. Odwodzimy nogę. Odpoczywamy. Uwaga. Go. Odpoczywam. Świetnie. Gumę przesuwamy na stopy. Tak, w ten sposób. Teraz praca jest następująca. Ręce na brzuchu, przepraszam, i prostuję raz jedną, wracam raz drugą. Jeśli komuś odrywają się lędźwia, to ręce pod pośladki. Nie śpieszymy się, mocno trzymamy nogę, mocno napinamy mięśnie brzucha i mocno rozciągamy gumę. Hop, odpoczywamy. Pamiętajcie, jak nie trzymają wam plecy, dłonie włożyć pod pośladki, docisnąć część lędźwiową do podłoża, wtedy będzie ciut łatwiej. Uwaga, jedziemy.
Hop, świetnie. Dobra, trochę bardziej dynamiczne ćwiczenie teraz. Podpór na łokciach i pajacyki nogami, czyli nogi na zewnątrz, nogi do środka. 5 sekund. Uwaga. Go. Hop. Odpoczywamy. Cztery, trzy, dwa, go. Odpoczywamy. Podpór bokiem na łokciu. Pupka do góry. Ciach. I górna noga wykonuje krążenia w przód. Uwaga. Go. Ładnie trzymamy stabilizację. Odpoczywamy. Świetnie. Uwaga. Go. Jedziemy. Świetnie odpoczywamy, zmieniamy bok. I to samo na drugą stronę. Uwaga. Go. Hop.
Odpoczywamy. Świetnie, świetnie. 5 sekund. I lecimy drugi raz to samo. Go. Świetnie. Leżenie na brzuchu. Można wziąć hantelek i allachy z unoszeniem hantelka z przodu, czyli wznosy równoczesne tułowia i nóg. Uwaga. Go. Hop, odpoczywamy. Uwaga. Go. Drugi raz to samo. Odpoczywamy. Świetnie. Podpór na rękach z hantelkami. Ciach. Nogi w rozkroku. Unoszę jedną hantlę, drugą hantlę i pompeczka. Uwaga. Lecimy. Trzymam równocześnie pełną stabilizację. Jak już wymiękasz z pompeczkami, wejdź na kolana. I wykonuj damskie. A jak już nie możesz, to tylko unoszenie hantli. Hop, odpoczywaj. Uwaga. Druga seria. Go.
Świetnie. Leżenie na plecach. I ciach, ciach, czyli jedna noga do góry, cały tułów i później druga noga na zmianę. Raz jedna, raz druga. Jedziemy. Panie, rolujemy kręgosłup, nie puszczamy, tylko zarówno uniesienie, jak i opuszczenie przez pracę mięśni brzucha. Hop, odpoczywamy. Uwaga. Jedziemy. Hop, odpoczywamy. Podpór na łokciach, czyli deska przodem. Nogi w rozkroku. Odrywam prawą rękę, wracam lewą, wracam nogę i nogę. I tak idziemy dookoła. Uwaga, go. Ale ładnie, cały czas, stabilnie, cała sylwetka. Nie. Odpoczynek. Łapiemy oddech. Dobrze, że to nie jest męczące. Gotowi? Go. Hop, odpoczywamy. Podpór bokiem na łokciu. Czyli decha bokiem. Bioderka do góry i dotykam podłogi z przodu, z tyłu. Z przodu, z tyłu. Ładnie wysoko bioderka. Go. I ładnie stabilizuję sylwetkę.
Odpoczywamy. Uwaga. Go. Hop. I zmieniamy bok. I zaraz to samo na drugą stronę. Uwaga. Go. Nie spieszymy się, powoli, noga z przodu, z tyłu, z przodu, z tyłu. Odpoczywamy. Świetnie. Pięć sekund. Uwaga. I jedziemy. Hop. Odpoczywamy. Świetnie. Leżenie na brzuchu. Ręce w górę. Tak, unoszę tułów. Ściągam ręce do bioder. Wracam, odkładam. Czyli orzełki. Uwaga. Go. Hop, odpoczywamy. Relaksujemy się. Uwaga. Go. Odpoczywamy.
Świetnie. I ostatnie ćwiczenie. Łokieć, łokieć, ręka, ręka, pompka. I wchodzę na rękę, pompka i znowu schodzę, łokieć, łokieć, ręka, ręka. Uwaga. Go. Nogi w rozkroku. Odpoczywamy. Uwaga. Go. Świetnie. No i została nam część relaksacyjna, czyli trochę rozciągania i pięknie można uznać trening za wykonany. Dobra. Siadamy sobie w siadzie skrzyżnym. Ach, ładnie. Już teraz rozciągają się bioderka. Plecy proste. Łapiemy oddech. Świetnie. Wyciągamy się w górę. Plecy prostujemy. Rozluźniamy tak, żeby nam się nie napinały. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. I trzymamy ładnie wyciągnięty kręgosłup w górę. Lekko przechylamy się w jeden bok, ale tak, żeby nam się pośladki nie odklejały od podłoża. Wyciągamy bok. Wracam. I drugi. Ładnie się wyciągam. Wracam. I jeszcze raz. Wracam i jeszcze raz. I wracam. Skłon w przód, w siadzie skrzyżnym i sięgamy jak najdalej, pogłębiając delikatnie naszą pozycję. I wracamy do siadu skrzyżnego. Proste plecy. Łapiemy oddech. I znowu schodzimy do skłonu. I sięgamy jak najdalej. Rozluźniamy w siadzie. I teraz popatrzcie się. Skrzyżnie, ale na odwrót nogi. Pyk. Czyli nie tak, jak nam jest wygodnie, tylko tak, jak nam jest niewygodnie. Świetnie. I znowu to samo. Skłon w przód. I daleko sięgamy. I zupełnie inaczej otwierają nam się biodra, bo to jest pozycja mniej wygodna dla Was, ale
Bardzo dobrze rozciąga. I rozluźniamy. Rozluźniamy. I jeszcze raz to samo. Skłon i daleko sięga. Rewelacja. Siadamy sobie w ten sposób, robimy galaretę z mięśni, rozluźniamy. Jedna noga wyprostowana, druga do środka. Wyciągamy się w górę, opad tułowia. Tam, gdzie sięgamy, tam łapiemy i przytrzymujemy. Prosta noga w kolanie. I zmieniam nogę. I to samo na drugą. I zmieniamy nogę. I to samo. I zmieniamy. Świetnie. Siadamy sobie na pecelka, czyli noga założona na drugą nogę. Dociskamy kolanko do klatki piersiowej i siadamy sobie pośladkiem jak najbliżej podłoża, a najlepiej dwoma pośladkami usiąść, tak żebyśmy czuli, że tutaj od biodra nas ciągnie. I zmieniamy nogę. I jeszcze raz zmieniamy.
I jeszcze raz zmieniamy. I rozluźniamy. No moi drodzy, no i tym miłym akcentem doszliśmy do końca naszego treningu, ale nie tylko naszego treningu, ale także naszego sezonu jesienno-zimowego. Od stycznia nowy sezon, więc oczywiście serdecznie wszystkich zapraszam na kolejne zmagania z Core and Strength for Runners. Razem ze mną, więc śmiało zapraszam. No i jeszcze zostaje nam oczywiście tradycyjne zdjęcie, więc przygotujcie się.